Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak się cieszę Was widzieć ponownie po roku, tym razem nie siedziałam na lotnisku czekając na samolot do Wrocławia, bo mi się miejsca pomyliły, więc już jestem generalnie o 1-0 dla mnie. Ja sobie tutaj wyjmuję ten mikrofon, nie lubię jak coś mnie ogranicza. No dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Adrianna Sobol, już się zresztą znamy, jestem psychoonkologiem. Na co dzień pracuję z pacjentami chorymi przewlekle, oczywiście pacjentami onkologicznymi, hematoonkologicznymi. Wykładam również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ale dzisiaj porozmawiamy o temacie ważnym, trudnym, ale na pewno każdy z Was jest tak naprawdę ambasadorem tego przekazu, z którym dzisiaj do Was przyszłam. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym w trosce o chorego pracownika, ale doskonale wiecie o tym, że w momencie, kiedy zetknęliście się oko w oko z chorobą, to byliście zaskoczeni. Często wtedy pojawia się takie pytanie, ale jak to? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to się mogło wydarzyć? To jest też taki moment, w którym wszystko tak naprawdę wywraca się do góry nogami, ale między innymi patrzymy też na nasze dotychczasowe życie kompletnie inaczej. I między innymi patrzymy inaczej na naszą pracę. Bo moi pacjenci, właściwie jak z nimi rozmawiam, to na początku jest oczywiście, no dobrze, to co dalej? Gdzie się leczyć? U kogo? Prawda? Jaki będzie miał wpływ choroba na ich życie, na ich codzienność, ale prawie zawsze pojawia się również pytanie, ale co dalej z moją pracą? Mogliśmy wcześniej lubić swoją pracę, nie lubić, niemniej jednak w obliczu choroby ten stosunek kompletnie się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że jednak praca to jest pewien rodzaj rytmu, to jest pewien rodzaj struktury i mimo wszystko poczucia bezpieczeństwa. Stąd też właśnie na doświadczeniach moich pacjentów, po tych rozmowach, stwierdziłam, że warto byłoby zrobić taki portal, który będzie mówił właśnie o aktywizacji zawodowej pacjentów chorych przewlekle. To jest trochę taki temat, który jest, wydaje się być wciąż niestety dość kontrowersyjny, dlatego że sami na pewno macie takie doświadczenia, że jak przychodzicie do lekarza, lekarz się was pyta na starcie, no to na jak długo to zwolnienie, tak? W ogóle bez ówczesnego zapytania, a czy pacjent w ogóle chce pójść na to zwolnienie, czy jest mu ono potrzebne, jaki jest jego stosunek, a rzeczywiście formy terapeutyczne, dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych bardzo zmieniło tak naprawdę tą optykę, bo coraz częściej pacjenci są w stanie być aktywni zawodowo. Parę lat temu, jeszcze przed COVID-em, pukałam od drzwi do drzwi do różnych korporacji, no bo wiecie, to, że pacjent chce, to spoko, ale jeszcze musi być po drugiej stronie, prawda, pracodawca, który powie, okej, zapraszamy, możemy dalej współpracować i dobrze może nam się to wszystko, ta współpraca układać. Pukałam do tych korporacji, a oni mówili tak, no super temat, bardzo interesujący, ale w naszej firmie nikt nie choruje. I wiecie, to były takie przedsiębiorstwa na przykład po 10 tysięcy pracowników. Sobie myślę, niezłe ściemniacze, co? Nieźle kłamią. Bo to jest trochę też taki rodzaj mechanizmu obronnego. Na zasadzie wymazujemy gumeczką, nie ma tu nikogo chorego, nie ma tutaj takiej sytuacji. Przecież my jesteśmy bardzo zdrowymi pracodawcami, bo stawiamy kosze owoców na stole, a pracownicy mają na przykład dostęp do pakietu medycznego. Tylko to nie o to chodzi, tak? Tu nie jest generalnie, to nie o to jest, nie o to jest ta gra. A gra jest o coś bardzo ważnego, dlatego że dla pacjenta to, tak jak już powiedziałam, możliwość tak naprawdę zachowania swojej aktywności zawodowej jest bardzo ważny również w kontekście takiej rehabilitacji emocjonalnej. Bo wiecie, nieraz przyglądałam się pacjentom, którzy w obliczu diagnozy, lęku, strachu i tego, jak będzie dalej, właściwie takich, wiecie, wyobrażeń, jak dalej będę wyglądać w tym swoim, jak ja dalej będę się zachowywać, jak będzie miało to wpływ na moje życie. A w szczególności, kiedy słyszymy choroba onkologiczna, hematoonkologiczna, to jakie się pojawiają skojarzenia?
no, że będę w ogóle, wiecie, bez sił, w ogóle w domu muszę zostać, potrzebuję opiekuna i tak dalej, i tak dalej. No jak was tutaj zacnie, jakby obserwujemy, jesteście, przyjechaliście, a nawet niektórzy na rowerze. Przyjechał pan dzisiaj na rowerze? To jak pogoda nie sprzyja, tak? To by na pewno tak było. Jakby jesteście do tego zdolni, tak? Chcielibyście, powiedzmy. Nie zmienia to faktu, że dla osób, które właśnie w tych korporacjach, nazywając to bardzo oczywiście szeroko, nie zawsze tak naprawdę są tam osoby, które mają, no właśnie, właściwe myślenie na temat leczenia, właściwe myślenie i wyobrażenie pacjenta onkologicznego, ale przede wszystkim potrzeba jakby takiego, wiecie, wymazywania wszystkiego, co złe. I zresztą jestem przekonana, że również w kontekście nawet waszego najbliższego otoczenia byli znajomi i przyjaciele, którzy w obliczu waszej diagnozy, waszej choroby nagle gdzieś zniknęli, nagle gdzieś uciekli. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się strach, niezrozumienie, lęk, przede wszystkim konfrontacja z tematem trudnym, tak? Nie gładkim, miłym i przyjemnym, jak to nam pokazują media społecznościowe, gdzie tam wszystko jest na brokotowo. W związku z tym rzeczywiście te miejsca pracy niekoniecznie są na to przygotowane, ale tak jak już powiedziałam, każdy z was jest ambasadorem, każdy z nas tak naprawdę może tutaj w tym obszarze trochę podziałać. A co tu trzeba zrobić? Otóż przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy ja chcę? Bo to też, żebyście nie zrozumieli mnie źle, że ja tu wam wszystkim każę pracować, ale najpierw trzeba sobie zadać szczerze pytanie, czego ja chcę? Czy ja rzeczywiście chcę być aktywny? Czy ja mogę być aktywny? To oczywiście wymaga tak naprawdę rozmów z lekarzami. Czy ja po prostu mogę? Ja nieraz widziałam osoby, które podjęły pod wpływem silnych emocji decyzję o pełnej rezygnacji z pracy zawodowej, bo się wystraszyli, bo właśnie też towarzyszyło im takie myślenie na zasadzie nie dam rady, tak? Nie dam rady, a potem bardzo tego żałowali, bo nagle choroba stała się całym ich życiem. Funkcją tak naprawdę, która niejednokrotnie gdzieś zamknęła ich nawet na dom, tak, na niewychodzenie z tego domu, na taki rodzaj trochę nudy, trochę bezczynności. Oczywiście w każdej historii jest inaczej. To niejednokrotnie, ten brak tego rytmu i brak tego właśnie działania powoduje, że często czujemy się jeszcze bardziej chorzy. To też stanowi jakby dla nas samych pewien rodzaj takiego obciążenia. No i przede wszystkim to, co powiedziałam, sfokusowania się na chorobie i na diagnozie. To, co właśnie jest ważne, żeby w ogóle pokazywać i mówić o tych swoich doświadczeniach zawodowych. Mam pytanie, kto z was jest aktywny zawodowo? Pięknie. A kto z was spotkał się z różnymi problemami, trudnościami i niezrozumieniem ze strony na przykład pracodawcy? No, właśnie, no właśnie. A w szczególności, kiedy mówimy o temacie choroby w miejscu pracy, to ja bym chciała tak naprawdę rozróżnić tutaj kilka kwestii, bo to nie chodzi tylko o chorego pracownika. To również chodzi na przykład o waszych bliskich, o waszych, nazwijmy to tak roboczo, opiekunów. Tak? No bo to również jest, że nagle, prawda, trzeba wyjść z pracy, zawieźć tego rodzica, mamę, żonę, męża, wiecie jak to jest. Poza tym jest też oczywiście rola menadżera, który musi zachować sprawiedliwość w firmie, który musi w ogóle tym dobrze wszystkim zarządzić, a przede wszystkim zrozumieć i otoczyć opieką tego chorego pracownika. Są też współpracownicy, co jak już ustaliliśmy, niekoniecznie są rozeznani w temacie i kompletnie nie wiedzą, co mówić do tego chorego pracownika, jak generalnie z nim rozmawiać. I potem pojawia się taka sytuacja w firmie, że wszyscy idą na tak zwane piwo po pracy, ale tego chorego nie zapraszają, bo myślą sobie, ale przecież on na pewno nie może, tak? Jeśli chodzi o na przykład menadżera, to ja miałam taką pacjentkę niedawno, która akurat zachorowała ona jest chora na SM i piękna młoda dziewczyna, naprawdę prześliczna, pomimo że ma diagnozę, jest naprawdę w super formie i świetnie w ogóle funkcjonuje, choroba jeszcze nie daje swoich objawów.
No i namówiłam ją, żeby przestała siedzieć w domu, tylko poszła do pracy. Poszła do pracy. Jej szef, jak zobaczył tą śliczną, piękną, młodziutką dziewczynę, w ogóle bardzo był poruszony jej historią, na zasadzie, że taka młoda i chora, znacie to myślenie. No ale ta zacna moja pacjentka, jak tylko nie chciało jej się iść do pracy, to dzwoniła do szefa: oj, mam objawy, nie mogę iść. No i on oczywiście w pełnym, tutaj zaangażowaniu i wsparciu mówił: jasne, odpocznij, zregeneruj się, przyjdziesz. Wszystko było fajnie, ale w pewnym momencie zespół się totalnie zbuntował i mówi: czy w tej firmie trzeba być chorym, żeby być inaczej traktowanym? Więc wiecie, to nie jest też taki łatwy temat, bo to trzeba też tu zachować w tym wszystkim pewien rodzaj sprawiedliwości. No a tutaj ta pacjentka akurat dość nieźle to chciała wykorzystać, ale to skrajny przypadek. Dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o to właśnie, czy chce, czy nie chce, to już jest jakby kwestia tak naprawdę do rozeznania, bo nie każdy musi. Czasem też jest tak, że właśnie musi, bo pamiętam, jak napisałam swoją książkę Oswoić raka i przeprowadzał ze mną dziennikarz wywiad. No i między innymi każde pytanie jest o to, ile kosztuje leczenie, jak to wygląda, jak się ma umowę śmieciową i tak dalej, i tak dalej. No i de facto tego pana trzeba było emocjonalnie zbierać, bo się kompletnie przeraził, że biorąc pod uwagę jego umowę śmieciową, niestety, ale jakby niewiele tak naprawdę go obejmuje, jeśli chodzi o ubezpieczenie, prawda, zdrowotne i tak dalej. W związku z tym ta sytuacja też bardzo się różni, jaką mamy umowę, i to oczywiście ma wpływ na nasze działanie. Ale idźmy dalej. Dlaczego w ogóle warto rozmawiać otwarcie o chorobie? I zastanawiam się, czy te osoby, które są aktywne, czy mieliście trudność, żeby w ogóle przekazać tą informację, swojemu szefowi, menadżerowi, swoim kolegom, koleżankom z pracy. To były obawy? Oj, tak. No właśnie. A głównie... No, ale pan to jest hardkorowiec, to jest inna historia. Dokładnie. To jest coś, co się bardzo często pojawia. Nie informuję o swojej chorobie, bo nie chcę, żeby mnie inaczej traktowano, bo nie chcę, żeby w ogóle ktokolwiek, jakoś spojrzał na mnie inaczej, może z jakąś litością, albo z jakimś współczuciem, albo będą do mnie non-stop przychodzić i pytać się: a jak się czujesz? A pacjent już jest zmęczony, bo de facto przychodzi do roboty, żeby pracować, a nie gadać o sobie, tak? Nie zmienia to faktu, pojawia się też ogromny lęk, i to też obserwuję wśród moich pacjentów, którzy mówią: ja się boję powiedzieć o swojej chorobie, bo mnie zwolnią, bo nie będę miał szansy na awans, bo mnie zdegradują ze stanowiska, a ja potrzebuję tych pieniędzy, tak? I tu jest bardzo duży strach i lęk, a często też po prostu te rozmowy wyglądają źle. Mówię to do was też w takim kontekście, że prawdopodobnie wy szybciej będziecie mogli, ja to często powtarzam pacjentom, że a propos wsparcia, tak, jak być dobrym wsparciem. Prawda jest taka, że to pacjent musi nauczyć innych, jak być dobrym wsparciem dla siebie. To tak trochę wygląda w praktyce, ale między innymi to też często wygląda tak właśnie w miejscach pracy, w korporacji, że to wy często będziecie bardziej świadomi i bardziej będziecie wiedzieli, jak tak naprawdę poprowadzić tą rozmowę. I między innymi, jakiego wsparcia potrzebujecie. Pamiętam swoją pacjentkę, która poszła do swojej szefowej i powiedziała: niestety jestem chora, będę potrzebowała roku bardzo intensywnego leczenia, nie mogę być aktywna zawodowo w tym czasie. Szefowa kompletnie nie wiedziała, jak się zachować. Powiedziała na zasadzie: okej, i tyle, bez słowa komentarza. Pacjentka gdzieś w ogóle nie zostało ustalone po drodze, jak, czy rozmawiamy, czy inni współpracownicy będą wiedzieć o diagnozie, czy cokolwiek w tym stylu. Gdzieś przypadkiem oczywiście pojawiła się plotka, że ona ma raka, tak? No i jeden z jej kolegów, którego ledwo kojarzy z korytarza, napisał do niej SMS-a: hej, wypadły ci już włosy. Więc to jest właśnie ten poziom umiejętności wsparcia i w ogóle, empatii, po czym ta pacjentka wróciła po roku
współpracownicy nie za bardzo wiedzieli, co się wydarzyło, a w związku z tym, że młoda dziewczyna, to wszyscy jej gratulowali ciąży. Ta pacjentka ani nie była, ani nie będzie w ciąży i ta tak naprawdę ten powrót do pracy spowodował właśnie ten stan. Inna moja pacjentka, za to przedszkolanka, przyszła oddać klucze do przedszkola, bo właśnie ze względu na terapię nie będzie mogła przez jakiś czas pracować, a jedna z nich powiedziała, że nie weźmie generalnie tych kluczy, dlatego że boi się, że się zaraźni od niej rakiem. Więc wiecie, to są tego typu historie. Nie zmienia to faktu, że na przykład wiele firm, bo jednak coraz więcej, nie możemy tak narzekać, coraz więcej firm też jest otwartych i stara się uczyć tego, jak być tym dobrym wsparciem i jak w ogóle prowadzić takie rozmowy. Ale wiem też, że są tacy pacjenci, którzy mają też w ramach mechanizmu obronnego taką potrzebę zapracować chorobę. Wiecie, o co chodzi? Na zasadzie udajemy cały czas, że choroby nie ma i staramy się po prostu jak najwięcej brać na siebie obowiązków, nie przyznawać się no właśnie do tej słabości, tak, którą tak to interpretujemy. I to jest też wielki, wielki problem. W wielu organizacjach zaczęły powstawać różnego rodzaju wolontariaty. Wolontariaty złożone przez osoby, które przeszły w swoim życiu już przez coś trudnego i często są tym pierwszym filtrem do pomocy w przekazaniu informacji właśnie pracodawcy. I tu jest na przykład zdjęcie akurat mojej pacjentki, która pracuje w stosunkowo małej firmie, ale wszyscy tutaj od samego początku wiedzieli, że choruje, że chce być w ogóle aktywna zawodowo i w dniu, kiedy jakby straciła włosy i to był jej pierwszy dzień, kiedy przyszła, wszystkie kobiety założyły chustki na głowę w ramach tak naprawdę takiego wzmocnienia, wsparcia. Piękny gest, ale od razu powiem, że to nie jest dobre rozwiązanie na, wiecie, dla wszystkich i na każdą organizację, bo akurat tu było jasne i przejrzyste, że ta pacjentka mówi o tej sytuacji w sposób otwarty, że się nie krępuje, że w ogóle ze wszystkim jest bardzo blisko, znają się od 20 paru lat. Ale mam przykład innej prawniczki, która absolutnie nie chciała takiej, wiecie, takiego happeningu w postaci hura, masz raka, wspieramy cię, tylko jeszcze bardziej, prawda, ją to przeraziło, jeszcze bardziej ją to przeraziło i tak by trochę naznaczyło to, na co nie miała gotowe. Inna moja pacjentka zaś w momencie, kiedy otrzymała diagnozę, stwierdziła, że musi przejąć kontrolę, bo choroba to w ogóle odziera z kontroli, tak? Wrzuca tak naprawdę tego pacjenta na głęboką wodę bez instrukcji obsługi, gdzie jest to koło ratunkowe. I ona na przykład napisała do swoich kolegów i koleżanek takiego maila z informacją, na co choruje, co się u niej dzieje, jakie są kolejne kroki i czego od nich oczekuje. Czyli dała tak naprawdę im taką instrukcję, jakiego wsparcia potrzebuje. A jakiego wsparcia potrzebowała? Normalności. Problem pojawił się gdzie indziej, kiedy po też zwolnieniu lekarskim wracała do firmy i nagle się okazało, że już tak, nie ma w ogóle, wszystko się, wiecie, wywróciło do góry nogami, nie ma już tych osób, z którymi jakby się wcześniej pracowała i nagle pojawiła się ogromna pustka. To oczywiście zawsze choroba i też nie ma co się oszukiwać, że tak nie będzie, że tak naprawdę choroba też wywołuje wśród współpracowników, to jest, wiecie, mocne pole rażenia, tak, że z kimś, kto jest, nie wiem, naszym równolatkiem, tak, pojawia się diagnoza nagle, to zawsze budzi pewne emocje i w tych obszarach, jeśli chodzi o współpracowników, również musimy trochę tak naprawdę o nich zadbać, ale przede wszystkim oni też muszą wiedzieć, prawda, czego wy sobie tak naprawdę życzycie, tak? Czego wy sobie życzycie, jakich rozmów sobie nie życzycie, jakie informacje w ogóle chcecie tak naprawdę przekazać. No i znowu tutaj tą rolą przedsiębiorstwa menadżera czy działu HR jest właśnie dobre zaopiekowanie się również tak naprawdę tym zespołem. To, co blokuje tak naprawdę też samych chorych pacjentów w kontekście w ogóle pracy, powrotu do pracy, to jest często tak
taki wewnętrzny krytyk. I ja was zachęcam do tego, abyście byli bardziej wobec siebie wyrozumiali, abyście tak naprawdę też zaangażowali bezpośrednio swojego przełożonego, poinformowali też nawet na takiej zasadzie, jakie drobne rzeczy w kontekście waszego stanowiska pracy można byłoby zmienić, a bardzo by ułatwiło wam to w waszej codzienności, tak? To by było niezwykle ważne. Także zachęcam was właśnie w kontekście przejęcia tej kontroli, szczerość i naprawdę otwarta komunikacja daje też taką fajną szansę na to, że każdy jest na tej samej stronie i nie ma tego, wiecie, plotkowania, szeptania, jakiegokolwiek takich rzeczy, tylko przejmujecie tą kontrolę, zarządzacie tak naprawdę tymi informacjami. Do tego oczywiście zawsze i wasi współpracownicy, wasi koledzy, wasz przełożony musicie być przygotowani na to, że choroba jest często nieprzewidywalna i może się zdarzyć, że będziecie mieć gorsze momenty, gorsze sytuacje. Omówienie tego wcześniej ze swoim zespołem, z kolegami, z menadżerem daje też możliwość wdrożenia bardzo konkretnego rozwiązania, a co wtedy, co na taką ewentualność? Bo byłoby najgorzej, gdybyście próbowali, wiecie, coś zagłuszyć, udawać, że jest super, a tak realnie potrzebujecie na przykład odpocząć, tak, albo trochę się jakby zdystansować. W związku z tym też zachęcam was do tego, żebyście nie bali się myśleć o swojej przyszłości, dlatego że, wiecie, odwagi. Chory pracownik to jest cały czas pełnowartościowy pracownik. Choroba wcale nie zabiera wam waszych kompetencji, waszych umiejętności. A niestety, jak robimy badania na pacjentach, to uważają od razu się za gorszych. Pamiętam również swoją pacjentkę, która w trakcie leczenia wróciła do pracy. Oczywiście wszyscy dookoła mówili, puknij się w głowę, no co ty w ogóle będziesz pracować w trakcie takiego leczenia i tak dalej, i tak dalej. Przyszła do swojej szefowej i mówi tak, proszę mnie zdegradować. Bo ja na pewno będę teraz gorszym pracownikiem. Na pewno będę. Jakie założenie? Na szczęście trafiła na świetną osobę, która powiedziała, nie, nie, nie. Najpierw damy sobie szansę, sprawdzimy się. Choroba wcale nie zabiera właśnie inteligencji, umiejętności czy doświadczenia. I ta pacjentka po prostu została na swoim stanowisku. Wróciła, pamiętam, do mnie na konsultację i po prostu się popłakała ze wzruszenia. Bo dostała najpiękniejsze taki rodzaj wyrazu wsparcia i pokazania, jesteś cały czas pełnowartościową osobą i pełnowartościowym pracownikiem. W związku z tym też jakby zachęcam was do tej odwagi. Na portalu W trosce o chorego pracownika znajdziecie również taki wywiad, taką instrukcję obsługi, jak na przykład napisać dobre CV w momencie, kiedy mieliście trochę przerwy, tak? Bo właśnie coś tam było, prawda? Jakiś rodzaj pracy, coś tam, leczenia, coś się tam zadziało i była długa nieobecność, taki jest luka w życiorysie. Możecie to pięknie, w ogóle ładnie przemycić. Nie mówię o kłamstwach i nie o oszukiwaniu, tylko o fajnym jakby zaprezentowaniu CV, więc bardzo was do tego zachęcam. Oczywiście jest kilka kluczowych etapów, kiedy ta informacja przekazywa informacji o chorobie jest bardzo generalnie ważne. No oczywiście to jest moment rozpoznania, w którym często tak naprawdę pacjent w obliczu silnych emocji przychodzi do swojego tego menadżera i jest często rozdygotany i nie do końca tak naprawdę wie, co dalej. I wtedy naprawdę apeluje przy każdych jakichś sytuacjach zmiany w waszym procesie terapeutycznym, dajcie sobie chwilę, żeby się osadzić i żeby realnie tak naprawdę zorientować się, jak będzie wyglądała wasza droga, jak będziecie się czuli na przykład w trakcie jakby nowego na przykład leczenia. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji. Dajcie sobie chwilę czasu i to oczywiście zawsze dopytujcie się, jakie tak naprawdę benefity, jakieś, prawda, propozycje ma dla was wasza firma, bo oni są często na takie sytuacje przygotowani. Następnie oczywiście to, co jest najważniejsze na takim spotkaniu, to jest ustalenie właśnie tej komunikacji o chorobie. Czy wy chcecie informować, czy nie chcecie informować swoich kolegów i koleżanek. A jeśli tak, to ustalcie konkretnie, co chcecie przekazać, żeby nie było jakichś domysłów, czy jakichś właśnie trudności. Inna moja pacjentka, ciągle mówię o kobietach, to przypadek, panów też przyjmuję. Generalnie przyszła do swojej, przyszła do działu kadr, dała zwolnienie lekarskie z prośbą, żeby
Na razie nikt o tym nie wiedział. No ale niestety jedna pani, drugiej pani i tak się okazało, że cała firma wiedziała, zanim ona wyraziła na to też taką, wiecie, mentalną zgodę. I to są takie rzeczy, które oczywiście z punktu prawnego kompletnie nie powinny mieć miejsca, ale się niestety zdarzają. Dlatego warto jest to określić, ale także powiedzieć, jakie wsparcie otrzymujecie i czy macie dostęp do tego wsparcia. Bo czasem firma jest jedynym miejscem, które to wsparcie może wam udzielić. Zdarza się, że są osoby, które są samotne, nie mają nikogo bliskiego. Nie wstydźcie się prosić o ten rodzaj pomocy, tylko przede wszystkim określenia tego w sposób, czego potrzebujecie. Oczywiście w trakcie aktywnego leczenia zachęcam was również, jeśli na przykład jesteście na zwolnieniu, to zachęcam was do tego, aby ustalić też takie zasady, na ile na przykład chcecie być cały czas w kontakcie z firmą. To na takiej kwestii, że na przykład dostajecie cały czas, macie dostęp do maila, dostęp do jakichś spotkań, czy szkoleń, czy jakiegoś biuletynu, cokolwiek. Ustalcie to, a w ogóle to najlepiej byłoby, aby wasz kierownik, menadżer, osoba, z którą blisko współpracuje, abyście mieli ustalone terminy spotkań, takich rozmów, nawet wiecie, raz w miesiącu, ale aby mieć takie poczucie, że jesteście na bieżąco. Dlaczego o tym mówię? Bo jak robi się taki rodzaj, wiecie, pustki i przychodzi moment, że trzeba wrócić, no i pojawia się ogromny strach, ale ja nic nie wiem, ale nie jestem wdrożony, wdrożona, nie wiem co będzie. Pojawiają się po prostu różnego rodzaju emocje, w związku z tym lepiej znowu przejmijcie kontrolę, ustalcie tak naprawdę do czego możecie i do czego chcecie mieć dostęp w trakcie zwolnienia. Największym lękiem jest oczywiście obawa przed powrotem do pracy, dlatego że to jest trochę to, co tu zostało powiedziane. A będą się pytać, a będą mówić, a będą robić coś nam. Niestety przeważnie to wygląda mniej więcej tak, że oczekiwania, rzeczywistość jest zupełnie generalnie inna. Wymaga tak naprawdę czasu i takiego nowego poznania siebie, bo też człowiek, który dotknął tak naprawdę sytuacji naprawdę choroby, zmienia się, zmieniacie się jako ludzie, macie inne wartości, inne priorytety, inaczej myślicie i taka jest prawda, że wy też również odkrywacie się w przeróżnych sferach waszego życia, w domu, w życiu, wśród znajomych, w relacjach partnerskich, ale w pracy również. Budujecie tak naprawdę pewien rodzaj nowej tożsamości, w związku z tym te oczekiwania i to jest największy problem, że wrócicie na zasadzie i będzie tak jak było kiedyś, jest niestety przeważnie sytuacją, która nas bardzo mocno rozczarowuje. Zresztą, no właśnie, ludzie zakładali, że mój powrót do pracy oznacza, że wszystko jest w porządku, ale to nie jest takie proste. To zresztą też doskonale wiecie o tym, że jak już jesteście, nazwijmy to, w dobrym ustawionym leczeniu, wracacie do takiej, nazwijmy to, normalności, to często też wasi bliscy myślą sobie, to spoko, to luz, to już jest w porządku, już nie ma potrzeby generalnie, prawda? Tutaj nie wiadomo, roztaczać jakiś parasol. A często, jak ja to nazywam, zakończenie czy też ustabilizowanie leczenia, to jest tak naprawdę balanga dopiero się zaczyna, bo dopiero wtedy pojawiają się różne emocje, na które wcześniej często nie dawaliśmy sobie szansy i możliwości na to, żeby je poukładać. W związku z tym, przed Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pracodawcy są zobowiązani przepisami prawa do odpowiedniego dostosowania miejsca pracy i praktyk w miejscu pracy, aby pracownik nie znalazł się w gorszej sytuacji tylko dlatego, że chorował bądź choruje na raka. Ta firma, co wam opowiadałam, że w naszej firmie nikt nie choruje, niestety zdarzyła się taka sytuacja, ta pani, która mi to mówiła, parę miesięcy później do mnie zadzwoniła i mówi, pani Ado, sama jestem chora. Potrzebuje pomocy. I to jest, wiecie, życie, tak? To jest życie absolutnie, które jest nieprzewidywalne. Oczywiście przed powrotem do pracy ważne jest też jakby przygotowanie i tak mniej więcej 3-4 tygodnie przed warto byłoby spotkać się ze swoim menadżerem, pracodawcą w celu ustalenia, tak? Co się zmieniło, co warto byłoby zrobić, jaki jest też mój obecny stan zdrowia i czego będę generalnie potrzebować. Te wszystkie wątki dotyczą również opiekunów.
Opiekunowie trochę jak pacjenci. Tak samo chorują. Tak samo chorują ze swoimi bliskimi, tak samo potrzebują i wymagają generalnie, no jakby choroba wpływa, prawda, bez dwóch zdań na naszą codzienność taką zawodową. I te wszystkie rzeczy wymagają takich samych ustaleń. W związku z tym tutaj menadżer powinien być pierwszego dnia właśnie, żeby was wprowadzić, poukładać tą całą sytuację, ale przede wszystkim warto też dla swojej ochrony i własnego bezpieczeństwa ustalić takie spotkania już będąc tak naprawdę wracając do pracy, pracując do tego, okej, jak ja się czuję, jakich potrzebuję zmian, bo to jest naprawdę kwestia, wiecie, innego fotela, inaczej ustawionego biurka. To są drobiazgi, które po prostu mogą zmienić totalnie wasz komfort tak naprawdę w pracy. Niestety w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, one są co prawda z 2016 roku, wykazano, że prawie 1/5 osób, które wracają do pracy po zdiagnozowaniu raka, twierdzi, że spotkała się z dyskryminacją ze strony pracodawcy lub współpracowników. Ponad 1/3 zgłosiła inne negatywne doświadczenia, takie jak poczucie winy w związku z koniecznością brania urlopu, aby odbyć wizyty lekarskie, czy utratę wiary w swoje umiejętności. 1/7 osób twierdzi, że wróciła do pracy, zanim poczuła się gotowa, a 14% osób całkowicie zrezygnowało z pracy lub straciło pracę w wyniku rozpoznania choroby nowotworowej, a niestety po utracie pracy osoby, które wygrały, nazwijmy to oczywiście tak symbolicznie, walkę z rakiem, są jednak o prawie 1,5 razy bardziej narażone na bezrobocie i ogół społeczeństwa. Dlaczego są nieprzygotowani? Dlaczego wracają za szybko? Dlaczego tak naprawdę powodują te, dlaczego pojawiają się te trudności? Brak zrozumienia? Jak myślicie? Cisza. Każdy z was ma inne doświadczenia, domyślam się. To tak ciężko, tak, każdy z was ma absolutnie, absolutnie inne doświadczenia i każdy... Pół roku zwolnienia chorobowego jest w Polsce, więc mamy później, musimy podjąć decyzję, tak, czy wracamy. Dokładnie. Dokładnie, tu wtedy też się pojawia właśnie ten, pojawia się ten problem. Dlatego rzeczywiście przede wszystkim jest też niewielka świadomość skutków ubocznych, bo też często pacjenci zmagają się z hemobrain, tak, jakąś polineuropatią, różnego rodzaju te sytuacje oczywiście to na to też wpływa. A do tego wszystkiego no, rzadka komunikacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W związku z tym i to prowadzi niejednokrotnie do różnych nieporozumień. O dostosowaniu miejsca pracy, o tym wam mówiłam, ale też chciałabym tu jeszcze ponownie zwrócić uwagę na rolę opiekunów, to znaczy na świecie są tylko 4 rodzaje ludzi. Ci, którzy byli opiekunami, ci, którzy są nimi obecnie, ci, którzy nimi będą oraz ci, którzy będą potrzebować opiekunów. I akurat opiekun w miejscu pracy jest kompletnie niezauważony. Jest kompletnie niezauważony, bo to jest, prawda, poza jakby tą daną osobą. Też jakby tak naprawdę różne, jakby niestety, ale prawo pracy bardzo mało tak naprawdę opiekuje się tą sferą i to też powoduje różnego rodzaju trudności. I oczywiście opiekunowie zmagają się z obawami również i tej natury finansowej, ich związanej z pewnością siebie, możliwości utrzymania miejsca pracy. Inna moja pacjentka właściwie w momencie, kiedy jej mama otrzymała diagnozę, w pełni, w jeden dzień zrezygnowała w ogóle ze swojej pracy, którą miała w Holandii, wróciła do macierzystej firmy w Warszawie. Cała kariera jej się totalnie jakby w tym wszystkim posypała, a teraz aktualnie jest w domu i ma takie poczucie na zasadzie, no to muszę mamą się zająć, muszę z mamą pojechać. I nagle ta mama stała się całym jej tak naprawdę etatem pracy. Ale dlaczego też? Nie dlatego, że mama potrzebuje takiej opieki, tylko ta dziewczyna gdzieś po drodze się pogubiła też w tych swoich emocjach, strachach, lękach i przede wszystkim zagubiła się też w tym wszystkim zawodowo. Tak? Podjęła decyzję pod wpływem emocji i niestety to się gdzieś trochę rozsypało. W związku z tym, no
tu również to wsparcie dla opiekuna, dla pracownika ma ogromne znaczenie. A jak być tym dobrym wsparciem? No właśnie, to jest dopiero wyzwanie dla osób, które nie znają tego tematu, bo rzeczywiście ludzi to paraliżuje i współpracowników, kolegów absolutnie paraliżuje ten temat. Oczywiście warto byłoby mówić, nie wiem, co mam powiedzieć, ale chcę, żebyś wiedział, że myślę o tobie, bo tak naprawdę ta autentyczność, szczerość i taka otwartość na taką, wiecie, na zasadzie nikt nie musi być tutaj psychologiem, tak? To nie o to chodzi, ale ta taka autentyczność reakcji. Moi pacjenci zawsze mówią, że najbardziej lubią, jak ktoś sobie, wiecie, soczyście przeklnie, będzie autentyczny w tym, powie, kurczę, jak to się mogło stać, że ty jesteś chory, chora, ale pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. I nawet jeśli nie będę wiedział, jak to zrobić, to razem to wymyślimy, bo ty mi też tym podpowiesz. I to jest prawda. Niestety przeważnie popełniamy błędy typu, wiecie, wszystko będzie dobrze, poklepiemy po ramieniu, wiem, jak się czujesz, a co ty tam wiesz, jak tak naprawdę nie byłeś w tej samej sytuacji. Ale moim hitem jest, a może masz pojęcia, jaka jest przyczyna i wpędzanie tak naprawdę w poczucie winy tych biednych pacjentów, a może sami sobie tutaj na to zapracowaliście. I to jest już absolutnie nie do przyjęcia. No cóż, te hasła typu myśl pozytywnie też jeszcze nikomu nie pomogły. To jeszcze i na zasadzie otrząśnij się, działaj. Też zresztą to, co bardzo wkurza pacjentów na zasadzie, no co ty jesteś chory, chora, tak pięknie wyglądasz, to niemożliwe. Taki rodzaj w ogóle, prawda, bagatelizowania też tych objawów. Więc zobaczcie, co prawda zachęcam was, zawsze to mówię też moim pacjentkom, szalejcie, strójcie się, nie musicie pokazywać, że jesteście chorzy, żeby być, prawda, z taką godnością jakby i szacunkiem do waszej diagnozy traktowani, a ludziom po prostu jakby potrzeba jeszcze tej edukacji i tej świadomości. Choroba może być też korzyścią dla chorującego, ale też i dla opiekuna. Tak jak mówiłam, ta moja pacjentka została w domu i choroba mamy jest dla niej korzyścią, bo ona nie musi się zmagać ze swoimi trudnościami i problemami w obszarze zawodowym, bo ma rolę, bo ma funkcję. Mam też wielu takich pacjentów, którzy mówią, ojej, teraz już jest dobrze, moja rodzina mnie tak traktuje na zasadzie, że kryzys minął, to już się nie pytają, co słychać, albo jak generalnie o mnie zadbać, czy zaopiekować się. I pojawia się pewien rodzaj smutku, tak, że choroba generalnie się ustabilizowała, a moja wyjątkowość gdzieś przeminęła. Szanowni Państwo, trzymanie się choroby i jakby traktowanie jej jako funkcji zawsze jest złe. Zawsze jest złe, zawsze jest niezdrowe. Możemy to zdobyć i jakby być dopieszczonym, nazwijmy to, w zupełnie inny sposób, więc o tym pamiętajcie. Zapraszam was serdecznie do odwiedzenia portalu. Jest tam mnóstwo historii pacjenckich, dobrych i złych, ale propagujemy te dobre. Oczywiście celem portalu jest też to, aby rzeczywiście pacjenci mieli dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych, żeby rzeczywiście mogli być aktywni zawodowo, a menadżerowie i współpracownicy, no cóż, potrzebują jeszcze trochę czasu na przeszkolenie i żeby być realnie zdrowym tak naprawdę pracodawcą. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeszcze się z wami nie żegnam, bo jeszcze będę miała przyjemność poprowadzić dzisiaj taki panel o pozytywnych historiach, że rak to nie wyrok, więc moi drodzy, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy.